Bóg jest Bogiem dobrym. Bóg jest Bogiem bliskim, i dlatego o Bogu warto mówić. Więc dlatego witam Was, kochani, w mocnym podcaście, gdzie mówimy o tym, jak mocny jest Bóg i jak piękne jest jego działanie. I dzisiaj bardzo serdecznie witam w studio Rafała Cempiela. Witaj, Rafale. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dobrze, że jesteś. Słuchajcie, Rafał jest teologiem, troszkę też ma doświadczenia z marketingu. Rafał jest mężem, tak. szczęśliwym mężem. I Rafał też ma taką pasję do ikonografii. Która tak. tak właściwie towarzyszy mu już 15 lat w życiu. I to jest też ciekawe, bo pierwszy raz właśnie w mocnym podcaście jest mowa o ikonach. Rafał, gdybyś mógł powiedzieć, skąd to się u ciebie wzięło, skąd taki zapał, pasja właśnie do ikonografii? Ej, ja lubię mówić o tym, że ikony przyszły same do mnie. Pamiętam taką scenę, kiedy nawracałem się. I zacząłem szukać tam więcej informacji o Bogu, i trafiłem na kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. I tam na wewnętrznej stronie jest ikona Jezusa Chrystusa Pantokratora. I jak dobrze pamiętam, to ona po prostu uderzyła mnie. Po prostu jakoś miałem takie doświadczenie piękne. Po prostu miałem takie, że to jest wspaniałe. W sensie, jakby pierwszy raz zachwyciłem się. Obrazem. Wtedy jeszcze bardzo mało wiedziałem o ikonografii, w ogóle o tym, czym są ikony, ale no, ten wizerunek Pantokratora tak, tak mnie zachwycił, że zacząłem tak naprawdę zgłębiać, tak, czym jest ikona, teologia pawosławna. Interesować się tym, właśnie, jak to wygląda. I kiedy rozpocząłem studie teologiczne, to chciałem jakby właśnie coraz bardziej poznawać to, o co z tymi ikonami chodzi, o co chodzi w tych wszystkich kolorach, symbolach. I kiedy miałem około 20 lat, pojechałem na pierwszy, pierwszy kurs ikonopisarski. To on był w Wadowicach, prowadzony przez takie małżeństwo: Krzysia i Basie Cudo. I tam właśnie napisałem swoją pierwszą ikonę Jezus opatdoctora. To było no, bardzo takie wzruszające, że mogłem właśnie tworzyć e, ten wizerunek. I były w tym różne wzloty i upadki, e, bo ja nie uważałem się wtedy za osobę jakąś taką e, bardzo wykształconą w malowaniu, tak, e, nie wykazywałem żadnych takich super talentów. A jednak e, ikona mnie pociągała na tyle, że jakby no, minęło te kilkanaście lat. Ja cały czas jakby siedzę w tej rzeczywistości. No i dzisiaj mogę powiedzieć, że. Kilkadziesiąt ikon wisi w różnych domach w Polsce i nie tylko. także. Mhm. Świetne, czyli tak właściwie wiemy, że ikony one co wzięły się z prawosławia, tak? E, nie do końca, bo tak naprawdę e, kurierz mi jest prawosławiem, ponieważ kiedy mamy rozłam w kościele, tak na wschód i zachód. To sztuka na zachodzie i do przodu, tak, mamy rembrandta i całą sztukę rozwijającą się, a na wschodzie ta sztuka pozostaje w takim, w takim kształcie, w jakim ona się kształtowała przez te wieki, tak. Mówimy o tym, że ikona ma pewien kanon, tak? Czyli my nie wymyślamy ikony na nowo, tak? Ona ma pewne jasne, konkretne e, proporcje, kolory, kształty, symbole e, jasne. Powstają ikony nowych, świętych, czy jakieś sceny są e, tworzone, ale tak naprawdę my nie, wy, nie wymyślamy niczego na nowo. Korzystamy z teologii, z tej technologii, która jest od, od wieków tak naprawdę. Nie? I to jest też bardzo ciekawe, bo m, przynajmniej jak się wejdzie do jakiegokolwiek mieszkania księdza, to chyba nie znam takich mieszkań, gdzie nie byłoby jakichkolwiek ikon. I tak, no, tak właściwie nawet jak się często bywa w domach takich osób wierzących, no to myślę, że ikony są. Jak myślisz, czemu, czemu, Rafale, jest tak, że ludzie jakoś tak bardzo umiłowali ikony? Czemu jest, nie chcę powiedzieć, że taki boom na ikony, ale jednak one często towarzyszą? Na czym polega fenomen ikon? Ja bym powiedział, że to jest trochę tak. Ikona. Jest tak naprawdę można być obrazem liturgicznym. Ikona służy tak naprawdę do modlitwy. Jest, jest, mówi się o tym, że Ikona jest oknem, tak, jest jakimś takim portalem do, do Bożej rzeczywistości. Że kiedy stajemy przed ikoną, to jakbyśmy stawali w Bożej rzeczywistości. I myślę sobie, że ten boom bierze się trochę z tego, że my w kościele coraz bardziej widzimy, że, że jest potrzeba pójścia w głąb. Że jest grupa, całkiem spora grupa osób, które, które nie chcą chrześcijaństwa na powierzchni. Które nie chcą chrześcijaństwa, które jest regułką, które jest takim tradycyjnym, tak, tylko jest pójściem w głąb. I kolej jest takim zaproszeniem do pójścia w głąb. Do, do wyciszenia się, do takiego e, właśnie stanięcia w Bożej obecności, to co jest istotą modlitwy, tak? Bo jak popatrzymy na te etapy życia duchowego, to przechodząc od modlitwy słownej, dochodzimy do miejsca ciszy. I ikona jest właśnie w tym miejscu ciszy. Nie, że patrząc na tą ikonę, e, patrz tak naprawdę nie na ikonę, tylko poprzez ikonę. Można powiedzieć. Nie? Poprzez ikonę patrzę, patrzę na Boga, patrzę tak. na jakąś osobę, którą ta ikona przedstawia, tak. bo często też się mówi o tym, że ikony możemy kontemplować, jest tak? Tak. Może mówimy też o tym, że ikony się pisze. Nie? I tutaj e, do wszystkich fanów walki między pisanie a malowanie, bo to jest spór. Pisać ikony, czy malować. E, prawda jest taka, że możemy mówić malować. Dlaczego? Dlatego, że wykorzystujemy. Całą malarską e, rzeczywistość, tak? pędzle, farby, e, rzeczy, które są wykorzystywane w malarstwie, ale możemy mówić też o pisać jako pewnej teologii, tak? ponieważ ikona jest jakąś Ewangelią, jest jakąś opowieścią. E, kolory, e, konkretne rzeczy one mają jakieś znaczenie, jakąś symbolikę. Tak, e, ale prawda jest taka, że ten, to pisać e, wzięło się jako kalka językowa z języka greckiego i z języka rosyjskiego. Um, oni nie mają osobnego słowa na malować i pisać, mają grafos bądź pisać. No i myśmy to przenieśli na, na nasz grunt polski i mu, e, co bardziej od pisać ikony. Nie, a prawda jest taka, że można mówić, malować. I pisać. Jak wiemy, Bogu to chwały nie odbiera. Mhm, jak najbardziej. I tak sobie myślę też o tym, że nie, bardzo często mówi się o tym, że ten proces powstawania ikony to jest taki proces modlitwy, że za każdym mhm. razem, kiedy się podchodzi do pisania ikony, to jest modlitwa. Jak to wygląda ze strony twórcy, twórcy ikony? E, zawsze jest tak, że kiedy e, po pierwsze, kiedy weźmiemy do ręki tak, tak zwany rytuł ikonograficzny, tak naprawdę tam są modlitwy, Przeznaczone na każdy etap powstawania ikony. Tak? Od deski, e, tworzenia deski, poprzez e, tak zwane gruntowanie, czyli nakładanie takiej, e, takiej zapawy klejowo-kredowej, e, szlifowanie tak? tego wszystkiego na błysk, tak naprawdę, później nakładanie kolorów e, i, i złota. I wykończenie tego wszystkiego. W praktyce, takiej codziennej, to jest tak, że kiedy osoba zamawia u mnie ikonę, to ja bardzo często pytam o, o to, w jakiej intencji, w jakiej intencji, po prostu jakby tą ikonę. Czasami ktoś pisze sam, że jest taka sytuacja, że chciałby ikonę w tej intencji. Czasami na jakieś uroczystość, tak, chrzest, ślub, komunia. No i kiedy staję, siadam do 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 ikony, to. Właśnie, siadam do modlitwy, ikony, jak, jak to się ten, to, to modlę się taką modlitwą, e, ikonografa, e, ale też bardzo często, kiedy, kiedy maluję, czy e, też słucham jakiejś kolekcji, jakichś konferencji takich chrześcijańskich, żeby to było w, albo Pisma Świętego, nie, w wersji audio, żeby to była taka rzeczywistość też e, Boża, nie? Żeby, żeby jakoś zaprosić Boga do, do tej e, i bardzo często, no i później, kiedy kończę, no to też jakby modlę się tak e, e, za pośrednictwem tej ikony, przy tej ikonie. Nie? Mm, I w praktyce, bo mamy tutaj ikonę też Matki Bożej, tak. i jesteś w stanie nam trochę więcej o niej powiedzieć, w sensie kolorystyka, co możemy zobaczyć też na tej ikonie. Jasne, oczywiście. To przede wszystkim to jest widzenie Matki Bożej w To można powiedzieć w takim, e, i to jest tak zwany typ Eleusa. Eleusa, czy Glikofilosa, czy Matka Boża przytulająca, taka czuła, to jest moje ulubione przedstawienie Matki Bożej. E, e, przede wszystkim widzimy to, że e, Maryja przytula do, do policzka Jezusa, co oznacza taką dużą bliskość między nimi. Tak? E, ale też to, m, można powiedzieć, że ikony one nie są. Twarz Maryi jest taka ona jest troszkę smutna, taka zamyślona. I bardzo często mówi się o tym, że, że to, to jest informacji, że Maria wie tak? od początku, że, że los Jezusa będzie, jaki będzie. Tak? Przypomnę mi się teraz The Chosen, tak? jak już tak sobie myślę, w The Chosen też mamy piękne sceny, tak, Jezusa z Marią uwielbiam. po prostu e, e, Maria e, ma na sobie, e, na, na swojej szacie. Ma, ma e, trzy gwiazdy e, i one oznaczają jej dziewictwo e, przed poczęciem Jezusa, w trakcie poczęcia i po poczęciu. Czyli tak jak wierzymy, tak, że Maryja po prostu była, jest niepokalana, tak, tutaj e, mamy ten gest też wskazujący taki na. Na, na Jezusa, tak? Czyli nawiązując do tego, że, że to on jest drogą, tak? to jego słuchajcie, nie, tak jak mamy e, w Ewangeliach. Tak? Mamy aureolę, tak? której tylko Jezus w ikonografii ma tą e, aureolę tak zwaną krzyżową, nimb krzyżowy, czyli w, w której jest wpisany e, krzyż, i tylko i wyłącznie Jezusowi e, przysługuje. Nie? To jest niesamowite, bo tak naprawdę kiedy popatrzymy na kanon ikony, tak naprawdę większość postaci one są, jest, są ikony są tworzone na kanwie ikony Jezusa. Nie? To Jezus jest tym, od którego wychodzimy. Tak? Te proporcje, te wszystkie rzeczy, ikona Jezusa jest pierwsza. Nie? I tutaj wiemy o czym, że tym Jezus jest. tak, Jest tym, od którego właśnie jest tym nowym Adamem, nie? więc, jakby mamy to, no Tutaj jest bardzo dużo teologii, nie? dużo pięknych rzeczy. E... To mam takie zaciekawienie o kolorystyce, bo na przykład widzimy, tak. że Maria ma czerwoną szatę, a Jezus pomarańczową z takim. E, tak, hmm. e, to tak. E, jeżeli mówimy o kolorystyce, to najważniejsze jest przede wszystkim. To złoto, które jest, zacznijmy od złota, złoto, które jest na ikonie, jest złotem <coughs> prawdziwym. Eee, I ono oznacza bycie w Bożej Obecności. Tak, bycie w Bożej Obecności. Dlatego ikony są zanurzone, tak, one są okalane tym złotem, <coughs> dlatego że zarówno Jezus, jak i Maryja, jak i święci, oni są zanurzeni w Bożej Obecności. E, czerwona szata bardzo często oznacza królewskość. Tak? E, te szaty też, które są, e, bardzo często one są e, właśnie pochodzenia rzymskiego, greckiego, tak? to nie są jakieś tam szaty, e, to są szaty, które były w czasach Jezusa. Tak? E, te asystki, czyli te złote kreseczki, tak, też o, oznaczają właśnie tą Bożą obecność, tak, że Jezus jest, Boż, jest Bogiem. Tak. E, w ikonie Pantokatora mamy fajnie ro, ro, pokazane, że e, często jest ta szata niebieska i czerwona. tak, Z jednej strony królewska, z drugiej strony e, te dwie natury pokazane: nie? Mm. Boska, boska i ludzka. I ludzka nie? Mm. Czyli boska to jest ta czerwona, czerwona a ludzka tak. to jest ta niebieska. A tu... Nie, na no, lud czerwona to jest ta ludzka Aha. krew, tak? Okay. Krew, chociaż jest tutaj jest kulewskość krew właśnie Jezusa i niebieska, czyli ta niebiańska taka okay. I widzimy, że Jezus ma taki niebieski pas wokół, tak. pom i tak. to właśnie oznacza tą boskość też Jezusa? E, tutaj on ma bardziej zieloną, nie? Ale tak bardzo często ten pas jest właśnie e, niebieski, z takim klawem tak zwanym, czyli właśnie z taką e, królewską, e, królewską odznaką, tak? Mm, Okej, okay, pięknie. I powiedz, i rzeczywiście dla ciebie tą ukochaną ikoną twoją jest Pantokrator, tak? Tak, tak. Przede wszystkim Pantokrator synajski. To jest taka ikona z początków V wieku. Jezus Chrystus Pantokrator, który jest w klasztorze świętej Katarzyny na Synaju. I tak, no zdecydowanie to jest taki, tak piękna ikona, tak niesamowita, bo kiedy patrzymy na tę ikonę. Tam jest nieproporcjonalność twarzy, takiej, jedna jest taka bardziej e, obita, pobita, można powiedzieć, druga jest taka bardziej e, normalna, i tam jest e, piękne są te jego oczy, bo jedno oko spogląda w górę, jest e, wyżej, a drugie, właśnie. E, Wprost, tak? Czyli pokazuje ten wymiar wertykalny i horyzontalny, nie. No i to taka ikona, która naprawdę no, robi ogromne wrażenie na mnie. Nie? Ile razy patrzę na nią, to on takie. Ja pamiętam też, że na mnie zrobiła bardzo wielkie wrażenie ikona Abbe Menasa. Tak czyli Jezus z przyjacielem. Tak. I pamiętam, że jak kontemplowałem tam ikonę, miałem bardzo ogromne też takie poruszenie, dlatego, że tam jest rzeczywiście, jest Menas, który jest założycielem, który jest opatem, założycielem zakonu. No i jest Jezus, który kładzie ramię na jego barku i widać, że ta ręka jest tak delikatnie położona. Widać tam dużo pomarańczowych barw, które pamiętam, że oznaczały chyba przyjaźń. Mm -hmm. Widać też zwój, widać Słowo Boże, przez które Jezus chce też Prowadzić. Co ciekawe, tam widać stopy Menasa, ale nie widać stóp Jezusa. Nie? Że, pamiętam to tłumaczenie, że te stopy są po to, żeby też pokazać, żeby mocno stąpać po ziemi, że jest ten wymiar taki właśnie ludzki, a Jezus, który jest obok, nie chce przesłaniać sobą, ale jest tym, który towarzyszy. I z tymi stopami jest jeszcze jedna sprawa: o. Jezus nie ma tych stóp, bo to my zanosimy Jezusa dalej. Wow, widziałeś to? No piękny, piękny i właśnie i ja widzę, że jest jedna ikona, ale jedna ikona ma ogromną treść, tak. ma ogromną treść i bardzo też tak przemawia do serca. Więc jak człowiek ma tylko tak czas stawać przed ikoną, no to to widzę, że Pan Bóg też porusza jego serce. Mm -hmm. Masz takie doświadczenie, że że modlisz się przed ikonami, że medytujesz, kontemplujesz i że rzeczywiście masz jakieś poruszenia? Jak to przeżywasz? Mm. To powiem tak, powiem przewrotnie. Mam takie doświadczenie, jeśli chodzi o modlitwę, kontakt z Ikoną, takiego dużego błogosławieństwa finansowego, Boga, który troszczy się o, o nasze finanse, wiadomo, różnie to bywa, różne są sytuacje, i wielokrotnie miałem taką sytuację, że kiedy, kiedy właśnie. E, pisem, czasami piszę ikony na zaś. Najczęściej piszę ikony na zamówienie. Ktoś mówi: potrzebuje tak, taką i taką, na taką i taką uroczystość, taki, taki termin. E, I to jest ok, ale czasem mam, tak mówię, namalową miękką jakąś ikonę. Po prostu mam takie pagnienie, właśnie, czy właśnie teraz tą mięską. Ostatnio malowałem e, Matkę Bożą Olandkę, czyli taką wznoszącą e, dłonie. I czasem mam także, no, jest jakaś potrzeba finansowa i mówię, Panie Jezu, no potrzebuję po prostu, żeby ta ikona się sprzedała, nie? Hmm. Naprawdę, w sensie takiej, no potrzebujemy kasy po prostu hmm. nie? I ba bardzo często, bardzo często e okazuje się tak, że na miałem sytuację, kiedy następnego dnia rano znajomy ksiądz pisał, hej, słuchaj, masz jakąś ikonę, bo potrzebuję... Tam na 25 lat ślubu kogoś nie, i miałem takie wow, nie Jezu, jesteś wielki, po prostu nie. I naprawdę mam takie doświadczenie tego, że, że w tych trudnych chwilach szczególnie Bóg troszczył się o nasze finanse, e, pojawiało się albo jakieś zlecenie właśnie, e, albo, e, albo po prostu. Jakaś ikona była na zaś po prostu została kupiona, także to jest takie naprawdę niesamowite doświadczenie, nie takiej troski Boga właśnie w tym wymiarze. Nie? No. A powiedz w praktyce, czyli mówię na przykład o znam tam jakąś osobę, która jest bardzo dla na matce Bożej i bardzo kocha Matkę Bożą, i mówię, no to pneumatofore bym chciał. Mniej więcej mamy taką deskę tej wielkości, i mówię, Rafał potrzebuje pneumatofore, i ile czasu ci to zajmie, żeby taką pneumatoforę napisać? Mówię wiem, co panu łatwo Śmieję się, bo to jest moja nie, nie, nie moja ulubiona ikona, ale ulubiona przez moich klientów. A, Napisałem ich kilkanaście. Napisałem ich kilkanaście. No ona jest piękna, no tak. Maria, nie Ducha Świętego. Jest bardzo prosta, to znaczy ona jest taka mm. bardzo wdzięczna. Tak. Mam du duży taki sentyment do niej. Pisałem już tak naprawdę w każdym możliwym rozmiarze. Teraz robiłem taką 14 na 17 ale ostatnio miałem 30 na 40 na przykład. Wow. Nie, to jest taki fajny format. Już duży. Ja najczęściej mówię klientom o dwóch miesiącach. Dwa miesiące to jest tak taki długo. czas. Tak, dwa miesiące to jest taki czas. Najczęściej w ogóle zapraszam klientów na moją stronę internetową. Prowadzisz tam taką. I tak, podlinkujemy pod podcastem. Tak, bardzo chętnie. I tam... E, tam tłumaczę klientom, dlaczego tak długo, dlaczego tak drogo mm. <głos》> i daję wszystkie informacje, jak wygląda ten proces. Tak? Dwa miesiące z takim bezpiecznym czasem, ponieważ ja muszę czasem zamówić konkretną deskę na konkretny wymiar to jest jedna kwestia. Druga, ten czas na malowanie też on to potrzebuje się tam poprzegryzać, a później bardzo często zostawiam na przynajmniej dwa tygodnie, żeby to wszystko przeschnęło sobie i później ją werniksuję, czyli zabezpieczam, przez takimi różnymi, no po prostu lakieruję, można powiedzieć takim językiem laickim nie? żeby po prostu jej się nic nie stało, żeby można było ją zawiesić i żeby po prostu sobie działała, nie? A to powiedz w praktyce, bo też rozumiem, że mogą nas słuchać osoby i na przykład mają taką ochotę, że chciałoby kupić taką tak. ikonę, bądź być może komuś sprawić prezent. Myślę, że jest tak. to bardzo piękny prezent. No i idźmy tak, że ktoś chce taką ikonę 30 na 40, załóżmy niech to będzie, a prezent ślubny, więc niech to będzie właśnie ikona świętej rodziny mm -hmm. i to mniej więcej taki koszt takiej ikony hmm, ile wynosi? mówię około dwóch Okej, okay. i to jest, no tak. bo to jest taki, a gdyby ktoś chciał mniejszą, mówisz 15 na 18, tak? No tak, tak. Okay. tylko że to teraz, <coughs> tak, trzeba też spojrzeć na to realnie. Nie każdą ikonę zrobimy na każdym formacie, bo jeżeli zrobimy ikonę 15 na 18 świętej rodziny, to twarze będą takie. To jest duży problem, tak? Bo to też chodzi o to, żeby ta ikona była ładna, nie, bo to jest piękno, tak, i te twarze będą takie, że to jest cudne po prostu, nie, nie da się zrobić pięknej, ja nie umiem może, e, pięknej twarzy, mając taką twarz do dyspozycji, kiedy mamy większą ikonę, możemy te twarze, wiele rzeczy możemy zrobić dużo, dużo ładniej, nie? Więc na przykład przy jednopostaciowej ikonie, te 15, 18 czy 15 na jest ok. Czy pneumatofora dał go tak, 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 tak. Ale jeżeli mówimy o takiej, e, no właśnie trzypostaciowej, tak, jak, e, jak ktoś mnie posił trójce świętą, to mówię, mniej niż 40 na 50 nie będzie. Nie, bo to, to po prostu jest duże przedstawienie, tak bogate, pełne, pełnowymiarowe postacie. Chodzi o to, gdzie siedzą razem przy stole, tak? Tak, tak, a, tak a, Bardzo kocham no, tam no, jest, jest wspaniały. Ach. Pisałem ją trzy razy, no, jest, jest niesamowita, ale ilość pracy włożonej tam, tak. Każda postać ma innego koloru szaty, tam jest tyle elementów bogatych, że, że to potrzeba czasu, nie? Więc najczęściej mówię o dwóch miesiącach, chyba że mamy takie zlecenie, po prostu bardzo mm, rozbudowane, tak jak, jak pisałem, ikony z Matwychstania, stania, tak? Mm. Anastazis, wow. e, czy wstąpienie do 50 na 70. Mm. Jest, jest po prostu. Ten, ale to, <noise> 4 miesiące. To jest kilka miesięcy, tak? Po pierwsze, wtedy no, ta deska 50 na 70 to jest. No pół stołu nie, mniej więcej. No, czyli w to... tym momencie u ciebie w domu masz co, bo to w domu tak, tak, piszesz, tak, w masz jakąś taką pracownię? czy, czy e, jakiś... Mam, zajmujesz za, <laughs> tu. Tak, I tam tak. później czeka kilka miesięcy ta, tak, i tak, tak, tworzysz. Tak, tak. No bo to tak, jak rozumiem, czyli taki proces tworzenia ikony, no to to jest naprawdę kilkadziesiąt, a w wypadku takich naprawdę dużych nawet kilkaset godzin pracy. Okej, okay, stąd też ta, ta cena, bo to jest e, bardzo potężne wymaganie. No gdyby to przeliczyć na taką stawkę rynkową, tak, ile dostaje normalny pracownik e, za, za godzinę i przełożyć to na, na ikonę, a wiadomo, no, mamy problem trochę w Polsce e, z tym, że, że bardzo często nie rozumiemy wartości sztuki, bo nikt nas tego nie uczy też. Nie, 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 mówi się nam, ale tak jest z wieloma rzeczami, tak? Strona internetowa, jakieś tam e, filmiki, grafikę. Czasem e, osoby mają wyobrażenie, że to powstaje tak, nie? A to jest właśnie kilkadziesiąt do stu kilku godzin, tak? Albo więcej. No i taki też czas poświęcony temu, nie? I materiały też, nie? No bo z deska kosztuje złoto jest prawdziwym złotym płatkowym tak są takie bardzo cieniutkie, e, bardzo cieniutkie takie pastelki można powiedzieć, złota, są nakładane po prostu, także to złoto się ceni. Tak, ja nawet myślę, że tak szeroko na to patrząc, nie, tak jak mówisz właśnie o sztuce, nie? o godzinach pracy, tak czasami właśnie myślę o kwestiach takich operatorskich, filmowych, montażu, że to też są po prostu godziny pracy wkładane nie? i my tak właściwie tego nie widzimy, bo widzimy gotowy produkt, ale za tym naprawdę jest bardzo mocne zaangażowanie, a to, co w ikonach jest imponujące, to mi naprawdę niezwykle imponuje to, że to jest właśnie modlitwa, nie? że to płynie, że no to, jest, to jest po prostu takie Boże. Nie? No naprawdę ja nie umiem mówić o tym inaczej, jak e, o Bożej łasce, nie? że raz, że one same przyszły, po prostu pojawiły, I ona pojawiła się w moim życiu naprawdę tak e, sama z siebie, no i, i, i te lata już, nie, bo to, to nie jest coś, czym zajmuję się od wczoraj, nie, to naprawdę lata takie, no, czasem walki, czasem coś nie wyszło, czasem były cudne jakieś tam zmagania, e, jakieś takie myślenie, czy tam radę, i, I coś, o czym też ostatnio bardzo często jakoś myślę, mówię, komunikuję, to syndrom oszusta, nie? Że, że po prostu czasami przychodzi taka myśl, że no, ale ty ani nie jesteś po ASP, ani nie jesteś jakiś tam super wykształcony, nie? A robisz takie rzeczy nie i jeszcze bierzesz za to pieniądze, nie? Ale rozprawiam się z tym. Na, na, najważniejsze jest dla mnie to, jak piszą później klienci, nie? Pani Fale, to. To naprawdę no super, nie? Przychodzą, przychodzą goście e, i, i zwraca ta ikona uwagę wszystkich, nie? Albo taką piękną historię opowiem. Malowałem dla przyjaciół właśnie pneumatoforę parę ładnych lat temu e, i e, następnego dnia, jak ją oddaliśmy, e, to dzwoni do mnie Kasia i mówi, Rafał, słuchaj, jest to taka sprawa, nie wiem, jak ci to powiedzieć ale Hania, nasza córeczka, po prostu wycałowała ikonę e, pneumatofory i zostały ślady na złocie, bo złoto reaguje z wodą, nie? I że, e, że po prostu na tej ikonie pozostały takie małe usteczka, nie? No i zastanawialiśmy się, co z tym zrobić, nie? Czy, e, czy złocić to jeszcze raz, czy, e, czy może po prostu zostawić. No i ostatecznie zdecydowali się na to, żeby to zostawić, no, taka wzruszająca historia, nie? Dla mnie, że, że właśnie Hania po prostu e, wycofała tą Matkę Bożą, nie? Że jakoś taki vibe był w tym, nie? Mm. Że... A największa ikona, którą zrobiłeś, to jest ta 50-70? 50-70. Czy... Tak. Okay. Dwie takie pisałem, właśnie, 50-60, druga była tak. E, to była. Nie trzy, 50 na 70. Jednego dużego pantokratora takiego, który teraz jest w centrum formacji pastoralnej właśnie w o, Katowicach. Taki pięknie, duży. będzie trzeba tam zajrzeć. E, tak. Właśnie tu widzę świętą 50 na 60 i 50 na 70 Anastaziz. W sumie to nawet dwa Anastazji e, malowałem, także. Mm. Tak, tak. No to, to, jest, to jest wspaniała ikona, nie Ona jest tak bogata. Potem ten Jezus, który wyciąga, z jednej strony wyciąga Adama i Ewę, tak? i te pokolenia po prostu, które tam są, prawda? Z drugiej strony Jezus, który stoi tak naprawdę na, 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 na diable, tak, że pokonał już szatana. No naprawdę ma, ma moc ta ikona. I to jeszcze nie jest taka ikona, myślę tak, bo być może no, moja niewiedza, ale nie kojarzę tak dobrze tej ikony, bo tak jak mówimy o pozostałych, to to jest takie dość jasne. A Anastazis myślę, że nie jest jeszcze tak rozpowszechniona. No nie jest, tak, nie jest, nie jest, bo my mamy tego Jezusa całego już takiego tak naprawdę na zachodzie z tą chorąfią. Mm, tak, tak, Jezusa, tak dokładnie. Wychodzi albo jest przed grobem, prawda, ten, a tam mamy tą scenę, gdzie Jezus wstępuje do otchłani, tak, i wyciąga te wszystkie pokolenia z właśnie z Szeolu, tak naprawdę można powiedzieć, tak bo w tej teologii był Szeol, tak była ta poczekalnia taka, aż, aż właśnie Chrystus przyjdzie, nie? Czy e, twoje malowanie, pisanie ikon, czy to wpływa też na twoją relację z Bogiem? Bo to... Zdecydowanie. No, zdecydowanie. No, relację z Maryją też mogę powiedzieć, nie, w A, jakiś świetnie. sposób, e, że że po prostu e, miałem czas w swoim życiu, że, że różaniec był mi jakoś bardzo blisko, Później nastąpił zwrot taki na Jezusa, po prostu, tak, przelgnięcie do Jezusa, jakieś takie budowanie przede wszystkim relacji z Jezusem. I myślę sobie, że, że to, co mam, to właśnie. Mm, E, tą relację z Maryją e, właśnie przez ikony, nie? Często jak przechodzę koło swoich ikon maryjnych, to tylko przechodzę i jest takim, ale ty jesteś piękna, nie? Naprawdę, moja, moja żona się zawsze śmieje z tego, nie? Ale, ale naprawdę tak, tak e, lubi czule, nie? Mówić do, e, w kierunku Marynie. O tym hmm. pięknie. No. Fantastyczne to jest, bo tak jak ja patrzę na relacje z Maryją, dla mnie zawsze pielgrzymki były ważne, pielgrzymki mm -hmm. na Jasną Górę, no bo to i dużo pieśni maryjnych i tak właściwie widzi się do Matki i to miało taki wpływ też kształtowało moją duchowość maryjną i tak podejrzewam, że właśnie malując, pisząc ikonę, właśnie taką z Maryją, no przecież też się z nim rozmawia, tak. nie? Przecież to ma taki ogromny wpływ i to jest takie bardzo też można powiedzieć relacyjne i tak sobie myślę, no bo później te osoby, które mają też tą ikonę, to pewnie się modlą przed tą ikoną, więc to też ma takie znaczenie, nie? Tak, tak Pięknie. Wydowanie. No bardzo, bardzo się cieszę, bo tak myślę, że bardzo przybliżyłeś nam też właśnie tą kwestię ikon. Jest to niezwykle też ciekawe. No, niezwykle też takie głębokie i cieszę się, bo tak też słyszę ten zamysł, że tu chodzi o to, żeby iść, iść głębiej. Iść głębiej, tak. żeby nie żyć tylko powierzchownie, żeby potrafić zatrzymywać, że ikony też na pewno bardzo lubią ciszę. To znaczy, że w ciszy dostrzegamy też te pewne rzeczy. No i tam możemy zobaczyć bardzo wiele. I uczą cierpliwości. Ja nie należę do super cierpliwych ludzi, rodzin. Ja jestem połączeniem sangwinika z cholerykiem. Może nie zawsze tego pokazuję, ale generalnie jestem człowiekiem dość Takim, Lubię dużo, jak się dużo dzieje. A ikona wymaga przysiadu. Nie? Wymaga, żeby przysiąść, żeby coś zostawić. No, uczy cierpliwości. Nie? Myślę sobie, że naprawdę E, Nauczyła mnie dużo cierpliwości, takiej po prostu właśnie działania, odkładania czasem, nie? zobaczenia, że coś można zrobić inaczej nie? i kształtowanie, coś takiego. Naprawdę, kiedy widzę dzisiaj e, ikony, które piszę dzisiaj, jak pisałem 10 lat temu, to jest naprawdę duża różnica. nie? Naprawdę, mam taką no, ogromną wdzięczność i taką radość, e, że, że Bóg tak mnie obdarował. Nie? Bo to naprawdę nie? To taki, dla mnie to jest takie namacalne, namacalne działanie łaski, nie? że jeżeli łaska jest właśnie jakimś, no też współpacy z Bogiem, nie? Ale właśnie tym, tym jego dotknięciem, nie, tym jego, że to, to on mnie do tego zaprosił, nie? I i odpowiadasz na jego wezwanie. Oprócz tego, że ciebie obdarował, to inni nie mogą z tego korzystać. Pięknie, Rafale. Zawsze na sam koniec mamy też taki zwyczaj, żeby właśnie do tej kamery tak zostawić z czymś naszych słuchaczy, tych wszystkich, którzy nas oglądają. Więc gdybyś mógł, tak, kilka słów w serca, to zapraszam. To ja chcę zaprosić Cię dzisiaj, niezależnie od tego, w którym jesteś miejscu, do tego, żeby zrobić dzisiaj krok w głąb, żeby przyjść do Jezusa. Tym wszystkim, co masz, co jest e, trudne, ale też z tym, co jest dobre, e, żeby oddać to pod jego stopy, żeby, żeby on po prostu usłyszał od Ciebie, że, że potrzebujesz Go, że, że chcesz, żeby on był dzisiaj tutaj e, w Twoim życiu. Amen. 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 I o to chcemy też się pomodlić, kochani. O to, żebyśmy dali się Bogu porwać na głębie. Więc zapraszam was do wspólnej modlitwy. Panie Jezu, bardzo Ci dziękuję, że Ty pokazujesz swoje serce i że możemy Cię kontemplować, medytować, możemy, to, możemy Cię poznawać przez słowo, ale możemy też Ciebie poznawać poprzez obraz. Ty wiesz, jak bardzo dziś jesteśmy też obrazowi, więc dziękujemy Ci za wszystkie możliwości poznania i wołamy też o taką głębię naszego serca, żeby nasza wiara nie była powierzchowna, żeby nie była taka tylko zewnętrzna, ale żebyśmy głęboko po prostu ją w sercu też przeżywali. Duchu Święty, wyprowadź nas na głę Spraw, żebyśmy poszli w głąb, żebyśmy nie żyli tym, tylko tym, co doczesne, ale żebyśmy szli dalej, żebyśmy pragnęli więcej. I na drogę waszego wzrostu, waszej głębi, niech Was Bogu sobie Bóg Wszechmogący, ojciec i syn i duch święty. Amen. Amen. Rafale, bardzo serdecznie Ci dziękuję. To była dobra rozmowa. Dzięki. I jakbyście chcieli kochani, to będzie podlinkowane, tam jest więcej po prostu o ikonach i będziecie mogli zobaczyć, jakie jest takie konkretne. Jeżeli będziecie chcieli zamówić, to jak najbardziej błogosławimy. Zapraszamy was też do wsparcia. To właśnie mówiliśmy o pracy, więc ten montaż tego wszystkiego i bardzo, bardzo serdecznie wam, wam za wszystko też dziękujemy. Serdeczne ukłony i pozdrowienia dla patronów. Dziękuję też, że jesteście, że wspieracie, że błogosławicie. No i kochani, nie trzymajmy się powierzchni, ale Płyńmy, idźmy w głąb, naśladujmy Pana Jezusa, trzymajcie się mocno i pozostańcie z Panem Bogiem.